Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku poświęconym grze, o której już wcześniej mówiliśmy. No i jak możecie zobaczyć, może część z was już widziała na stronie, jest tutaj taki guzik pojawił się NFT game i dzisiaj gra będzie odpalona, będzie można zacząć grać, tak, więc tutaj przez będzie można wejść, ale my oprócz tego i tak będziemy robić tutaj zapowiedzi na na Twitterze. Także zachęcam Was do followowania tutaj naszego konta Twitterowego Focus TSO. No bo tutaj będą się pojawiać informacje dotyczące tego, kiedy startujemy, dokładnie o której godzinie, ile to potrwa. Oczywiście to wszystko jest tutaj w blogu, o którym też już wcześniej mówiłem. Może weźmy sobie na angielską wersję. Będzie prościej, trzeba będzie aż tylu napisów tutaj dodawać. Dobra, tutaj jest blog i w blogu to było też ujęte. Już sobie tutaj przejdziemy. Tak, tu była informacja odnośnie właśnie nadchodzącej gry. Jak widzicie, to już było 19, 19 lipca, i tu jest cały ten opis tego, jak to będzie wyglądało, więc generalnie te najważniejsze kwestie są takie, że to będzie gra puzzlowa, tak jak to już wcześniej było zapowiadane. Dokładnie cztery elementy tutaj z tych puzzli są na właściwym miejscu, czyli jak będziecie sobie klikać tutaj na dany element no i będzie się okazywało że nie da się go ani obrócić ani podświetlić nawet ani przesunąć. To znaczy że on jest na swoim miejscu i tam po prostu ma zostać bo to jest jego miejsce No żeby też dało się jak gdyby tą grę rozpocząć jakkolwiek w przeciwnym razie no byłoby to bardzo trudne gdyby gdybyście mieli te 96 porozrzuconych elementów i nie wiadomo by było który gdzie ma być więc Startując z tych czterech już spokojnie można tą grę, tą grę spokojnie można ukończyć. To tak, wszystkie te elementy są tutaj randomowo pomiksowane. Tak? To znaczy, że po prostu wszyscy, za każdym razem kiedy odpalicie grę, no to one będą w tym samym ułożeniu. Losowo pomieszane. Nie? Czyli to znaczy, że każdy ma ten sam zestaw. To nie jest tak, że to się będzie na bieżąco generowało losowo, bo to by było troszkę bez sensu, troszkę nieuczciwie, bo czasami to, jak gdyby to, to, to generowanie losowe mogło być łatwiejsze, trudniejsze. Więc żeby każdy miał równe szanse, to każdy rozpoczyna z tym samym polosowanym układem klocków tutaj. No i oczywiście jest opcja, możecie grać sobie albo na telefonie, albo na desktopie, tak jak kto woli już tutaj. No i tak, nie ma pośpiechu, bo kiedyś zrobiliśmy tą samą grę tutaj odnośnie właśnie też projektu Focus na XRP Ledgerze i było coś takiego, że kto pierwszy ten lepszy i tam było kilku zwycięzców i to nie było dobre, bo niektórzy mogli później zacząć, więc jak gdyby od tego odchodzimy, no i robimy tam zasadę, że mamy grę przez 7 dni, czyli ruszamy dzisiaj, kończymy to w przyszły czwartek, i do tego czasu każdy ma czas, żeby na spokojnie sobie zagrać. I zasada jest taka, że najmniejsza ilość ruchów yy, wygrywa właściwie, no bo każde kliknięcie jest liczone jako jeden ruch, tak? każdy obrót klocka to jest liczone jako jeden ruch, przesunięcie klocka też jako jeden ruch, czyli najbardziej uczciwa forma jest taka, że każdy ma tutaj dosyć sporo czasu. Można sobie na spokojnie zagrać i opanować to na tej zasadzie, że im mniej ruchów, tym, tym lepiej. No, i żeby wygrać tą grę, po prostu trzeba ułożyć te wszystkie puzzle w odpowiedniej kolejności, w odpowiednim ułożeniu. Jeżeli to nastąpi, automatycznie dostaniecie tutaj taki kod, wam się wygeneruje. Teraz wam pokażę, jak ten kod wygląda, bo teraz akurat też ułożyłem sobie grę żeby wam pokazać że wszystko działa i, i jak to wygląda. No i to co tutaj mówimy to są będą trzy, trzy nagrody, tak? Czyli trzy miejsca. Trzy miejsca tutaj przewidzieliśmy czyli za pierwsze miejsce, gdzie będzie najmniej ruchów wykonanych będzie 2000 tokenów Flare, za drugie 1500 tokenów Flare, a za trzecie 1000 tokenów Flare, ale to nie będą tak typowo. Tokeny odesłane, tylko będzie to forma po prostu NFTK, czyli będziemy mintować NFTK i tego NFTka gwarantujemy jako Focus tym, że odkupimy od Was w tej cenie. Tak? Czyli ten, kto wygrał pierwsze miejsce, dostanie NFTK, którego może nam od razu sprzedać za 2000 tokenów FLER. W taki sposób to robimy, bo taka jest nasza decyzja. No i tutaj, macie tutaj napisane, że pomysł, czy właściwie to celem tej, tej, tej minigierki jest to, żeby tą społeczność troszkę zmobilizować, żeby ją troszeczkę jakoś tak um, zabawić, to jest może złe słowo, ale tak, żeby po prostu tak zaanimować, żeby um, dać ludziom coś, żeby się, żebyście się mogli troszkę, troszkę pobawić też w um, tym okresie, kiedy oczekujemy na naszego Signal Providera, na naszą platformę do delegacji, no i na nasze inne jeszcze produkty, które są tutaj um, w trakcie tworzenia, tak, zobaczcie sobie tutaj, ja tą grę właśnie ukończyłem. Na końcu dostaniecie sobie takie, takie okienko, wam wyskoczy, dostaniecie taki komunikat super, udało ci się. I tutaj ten secret code. I co trzeba zrobić? Po prostu zróbcie sobie screenshota tylko i wyślijcie nam na wiadomość prywatną, na nasze konto twitterowe. Możecie tutaj kliknąć go do twitter od razu. Przejdziemy do naszego profilu, no i po prostu wysłać nam wiadomość w wiadomości tego screena tylko bez wysyłania samego kodu. Chcemy zobaczyć po prostu cały screenshot, bo z różnych powodów tak to, tak to, tak to robimy. Ale prosta sprawa. Na telefonie ukończycie prosty screenshot, wysłanie nam wiadomości prywatnej. Sprawdzamy, weryfikujemy te, te, te kody, czy one są prawidłowe, czy nie, bo mamy tą opcję, żeby to zweryfikować. Więc jak, oczywiście, jak ktoś będzie wysyłał, nie wiem. Kilka wiadomości z jakimś losowym kodem cały czas, czy, czy coś takiego, no to taką osobę po prostu będziemy blokować, bo nam będzie szkoda czasu, żeby jakieś fajkowe kody sprawdzać. Także tak to rozegramy. A jeżeli chodzi o samą grę, no to e, będzie dostępna. Jak będzie dostępna, my się mogli ruszyć i tak, jak wam powiedziałem, bardzo prosta kwestia. Obracamy klocki o 90 stopni e, no i przesuwamy sobie klocki. Jeden obok drugiego. E, tak. E, no to tyle myślę. Nie jest to zbyt skomplikowana sprawa. Wejdźcie tutaj, czy jeżeli tego jeszcze nie robicie, zafollowujcie naszego um, signal providera, który ma konto na Twitterze, bo tutaj będziemy dawać te ogłoszenia odnośnie tego, jak to wygląda. Być może, jak będzie taka potrzeba, będziemy tutaj też dawać podpowiedzi, które będą e, związane z grom, jeżeli będzie to sprawia jakąś taką trudność, ale myślę, że. Po tych pierwszych dniach już nie będzie większego problemu, bo jak ktoś już będzie wrzucał, jak ten obrazek wygląda właściwie, to wtedy się będzie też ładnie, łatwiej układało to. No ale teraz kwestia przemyślanego klikania, tego, żeby zrobić to w jak najmniejszej liczbie ruchów, także myślę, że to będzie ciekawe, interesujące. A tym bardziej, jeżeli mamy, wychodzimy tutaj nie tylko do polskiej społeczności, ale też właśnie do no, na cały świat praktycznie. Szczególnie do japońskiej, bo oni też bardzo lubią, właśnie ten, ten, ten rodzaj gry, więc e, widzieliśmy to wcześniej, że była to ciekawa rywalizacja no, po prostu ludzi z całego, z całego świata, więc e, to chcemy jeszcze raz tak zrealizować. No i tyle, zachęcam Was do tego, żebyście zagrali i dajcie znać po prostu w komentarzu, co na ten temat sądzicie, bo teraz już widzicie praktycznie, jak gra będzie wyglądać. Czy dowiecie się dosłownie za może? Kilka godzin i tyle. Jestem ciekaw, co w ogóle na ten temat sądzicie. Także napiszcie teraz komentarz no i dajcie tutaj łapkę w górę, bo to też podbija jednak zasięg, i, i żeby ta wiadomość też jakby się mogła tak dalej troszkę rozejść też poprzez kanał YouTube'a. Także tego Was zachęcam. Dzięki Wam bardzo. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.